Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym unboxingu Wannaboxa. I to jest spóźniony strasznie Wannabox, z tego względu, że z tego co wiem, ten Wannabox jest na... No właśnie, na co on jest? Na wrzesień? Albo na październik, już nie pamiętam. Nie, na wrzesień, na pewno na wrzesień, bo październik przecież co się rozpoczął. Więc, a z tego powodu, że stało bardzo długo na poczcie ta paczka, bo mnie nie było w Krakowie, żeby ją odebrać. No, na szczęście czeka ona 14 dni, więc mogłem ją spokojnie odebrać. Przepraszam też za taką kamerę, ale mam nadzieję, że nie pożałujecie tego, że mojej twarzy tutaj w tej kamerze nie ma, no bo nie wiem. Co mam wam powiedzieć? No powiem wam tyle. No, niewyjściowo wyglądam, bo mnie choroba dopadła, więc stwierdziłem, że samą esencję, czyli unboxing, będziecie mieli z bliska. Papuga tutaj w ogóle lata za mną, więc jej nie widzicie, mam nadzieję, ale pewnie będzie skrzeczeć. Słuchajcie, my tu gadu gadu, a trzeba by było otworzyć i zobaczyć, co jest ciekawego w Wannaboxie. Wy zobaczycie to pierwsi, zwłaszcza z takiej perspektywy. Ej, goddammit. No dobra, co my tutaj mamy? Open, stop and share. Okej. No dobra. Co to ma być? Co to ma być? To jest koszuleczka. Koszuleczkę... O, weźmy sobie jako ostatnią, bo koszuleczka zazwyczaj jest najfajniejszym jakimś tam elementem tego wszystkiego. Słuchajcie, mamy coś związanego z Mario. Mamy coś związanego z Mario, już to otwieramy. Proszę bardzo. To jest czapka, okulary, wąsy. Nie mam żadnego pojęcia, co to jest. Czekajcie, już to od razu do kosza leci. Z fajnego takiego ogumowanego plastiku. Dosyć ciekawie to wygląda. Mario Super Bros. Shades. Czyli 50 Shades of Mario, tak? Coś w ten deseń. Czekajcie, zdejmijmy sobie to. Okej, też wywalić. No i mamy, słuchajcie, to są okulary. To są okulary, to jest maska. To jest maska przebrania się za, no Mario, po prostu. Mario, ej, zaraz, gdzie jest moja papuga? Ej, moja papuga właśnie sabotuje mi mój fotel i chodzi po tyle fotela, pionowo. No ale mniejsza, słuchajcie, to jest Mario, to jest przebranie Mario. Ja bym pokazał wam, jak to wygląda na mojej twarzy, ale nie chcę wam pokazywać mojej twarzy dzisiaj, więc musicie obejść się smakiem i wyobrazić sobie, jak ja w tym bym wyglądał. Ewentualnie, I dare you, żebyście zrobili przeróbkę. Na przykład, nie wiem, wycięli taki, o, ja tak ładnie wam pokażę, żebyście mogli wyciąć tą maskę i możecie wkleić tu moją twarz. Co wy na to? Ciekawe, komu najlepiej wyjdzie. Jakbym miał coś wam do rozdania, to bym wam rozdał za to. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie. Była maseczka, teraz lecimy z kolejną rzeczą. Co to jest? To jest mucha, z tego co widzę. Mucha, ej, what the hell, co jest z tą papugą? O kurde, ona ma jakiegoś dziwnego, nie wiem, no problem z ptasim muszkiem. Tutaj mamy muszkę. Muszka, proszę bardzo. I tutaj nomen omen. Mucha w muchomory. Czajcie? Ha, mucha w muchomory. Czajcie, nie? Że mucha w muchomory. Jeszcze mogła być mucha w muchy. To by było dopiero już w ogóle coś. Tylko, że kurczę, to jest mucha taka, widzicie. Te toady, tak? I tutaj mamy tylko i wyłącznie na taki zaczep, więc możemy sobie to dostosować, powiedzmy, trochę do swojej szyi. Ciekawe, ej, kurczę, na jakiś evencik musiałbym się w to ubrać. Fajny gamingowy gadżet. Taki typowy dla jakiegoś geeka właśnie, jeżeli by chciał. Tutaj mamy całe przebranie w ogóle, to chyba na Halloween czy coś. Dobra, lecimy dalej. Co my tutaj mamy dalej? Następne, sięgamy z góry. Jest, słuchajcie, breloczek. A to jest breloczek Star Wars. Choking Hazard. Small Parts. Keychain ze Star Wars. Okej, otwieramy. I mamy, proszę bardzo, jest breloczek ze Star Wars. Ja nie jestem jakimś takim wielkim, super ekstra fanem Star Warsów, żebym się jakoś wielce jarał, tym bardziej, że on nie jest jakiś taki super ekstra, że nie wiadomo co. Czekajcie, postaram się to jakoś, okej. Dobra, to też leci do wywalenia. Kurczę. O, proszę bardzo. Mamy taki breloczek ze Star Wars, zwykły breloczek, dosyć cienki, jeżeli chodzi o tą gumę. Zobaczcie, jest bardzo, bardzo cienki. Lucasfilm
LTD, nie wiem, co znaczy LTD. Także, jeżeli by ktoś chciał, raczej nie polecam do kluczy. Raczej nie polecam do kluczy z tego względu, że tutaj jest w stanie się to, ta guma oderwać, więc no, mogłaby być przykrość. Raczej gdzieś powiesić, moim zdaniem. Okej, okay, lecimy dalej. Lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Skarpeciochy! Tutaj w ogóle widzę, że wszystko to jest w formacie... Mario, mógłbyś ptaku nie latać tak strasznie? Zakłócasz mi spokój. No i znowu poleciała. Ona tak specjalnie, z prawej na lewą, z prawej na lewą. Co za kurde papuk. Dobra, mamy skarpeciochy. Skarpeciochy czarne. Czorne, jak czorna... coś czarnego. Nie wiem, czy to jest mój rozmiar, ale chyba tak. One są takie dosyć wysokie, więc takie jak się kiedyś nosiło, mi się wydaje. Takie jak się kiedyś nosiło, kurczę. I tutaj mamy właśnie też chyba znaczki z Mario, znaczy te wszystkie elementy takie związane z Mario. Nie umiem dokładnie rozpoznać, czy to są te kwiatki, które nas zwiększały, czy co, a może to jest coś innego. Bo nie jestem do końca pewien. Zobaczymy pewnie na grafice, którą wyjmiemy na sam koniec, tym plakaciku takim. O, proszę bardzo, jest pin. Jest przypinka One Box September Adventure 2. Czyli już drugi jakby One Box związany z Adventure. To jest Adventure 2, proszę bardzo. Nie wiem, czy to dokładnie zobaczycie, bo tutaj jednak ta kamera nie ma jakiegoś takiego super fokusa. W każdym razie tak to wygląda i faktycznie jest to na wrzesień, więc dobrze mówiłem. Trochę się spóźniłem, co? Jeżeli chodzi o ten One Box. No ale cóż, tak to czasami bywa. Mamy koszuleczkę, więc sobie teraz koszulkę sprawdźmy, jak ona wygląda. Oczywiście zwinięta na wszystkie możliwe sposoby. I mamy koszulę. Słuchajcie, już wam postaram się to pokazać w tym kadrze. Papuga, złaź z mojej głowy. Tak ona wygląda. Oczywiście standardowo koszulka akurat dobrej jakości, bo czasami się zdarza taki gorszy. Nie wiem, czy oni u różnych producentów zamawiają te koszulki, czy nie. W każdym razie to jest ok, jeżeli chodzi o koszulkę. W każdym razie, jeżeli chodzi o nadruki, to te nadruki zawsze są takie, że ja radzę wam prać to na lewej stronie. Tak jak w sumie jakiekolwiek koszulki z jakimikolwiek nadrukami warto prać na lewej stronie z tego względu, że to się może szybko zetrzeć. Bo te nadruki to są jednak, wiecie, no, po prostu nadrukowane. To nie jest farbowane, to nie jest wyszywane. To jest po prostu nadruk taki gumowy, więc w przypadku na przykład gorąca i jakiegoś dużego słońca to też możemy się nieźle namęczyć i napocić, ale taka koszulka, kurczę, do chodzenia gdzieś tam po domu, czy właśnie w jakichś takich chłodniejszych dniach, to jak najbardziej. Dobra, co mamy dalej, słuchajcie? Dalej jest... Adventure 2! Jest Luigi, Mario, tego hopka nie kojarzę i jest ten, Vader. Kto to jest? Może ktoś kojarzy, kto to jest, to o tu. Wie ktoś, kto to jest? Ja tak wam to pokażę, postaram się zrobić tak, żeby wam za bardzo nie świeciło słońce, znaczy słońce. Ta. No, co? No wiecie, lampa. Ja mam podgląd, ale opóźniony dosyć mocno. Więc to jest problem. Ale okej, okay. Jest Adventure 2. I teraz jeszcze pokażę wam, co jest z tej strony. Ja jeszcze nie mogę tego przeczytać. Ale postaram się wam pokazać, tak? I mogliśmy trafić, widzę z tego co na podglądzie, tak, na Mario, no i Luigi'ego. Link Sox. Aha, czyli to nie jest związane z tym, z Mario, te skarpeciochy, tylko z Legend of Zelda, tak? Bo tam był Link, jeżeli dobrze kojarzę. Nie grałem w Legend of Zelda, więc proszę mnie poprawić. Super Mushroom Bowtie. Jeden z pięciu bryloczków. No ja oczywiście musiałem trafić do jasnego wafla na napis Star Wars, a nie na Stormtroopera, tym bardziej nie na Vadera, tym bardziej nie na Artuditu albo na Chewbacca. No what the hell? Dlaczego? A Agnieszka właśnie z drugiego pokoju bierze i krzyczy, bo gra w Overwatcha. No i Adventure Bros. T-shirt. No ale to już widzieliśmy, proszę bardzo. Słuchajcie, tak wygląda One Box wrześniowy. Coś mi się wydaje, że na dniach zostanie wysłany październikowy, więc mam nadzieję, no teraz jestem w Krakowie, więc te paczki będę odbierał, no niestety zazwyczaj listonosz nie nosi ich przy sobie, przez co muszę
chodzić na pocztę i to odbierać. Po drugie, czyhać przy skrzynce, czy czasem nie wpadło tam jakieś awizo. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Prawdopodobnie przed kolejnym WandaBoxem będzie Pixelbox, bo on jest nasz polski, dochodzi do nas szybciej, kurierem, niezwykłą pocztą i można to oczywiście szybciej, zaraz po premierze kolejnego Pixelboxa dostać. Więc czekamy z niecierpliwością, a ja tymczasem Was żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało, mimo tego, że nie było widać mojej facjaty i słyszeliście ptoka w tle. Także trzymajcie się i do zobaczyska. Na razie zostawcie łapę w górę i komentarz, jeżeli się podobało. Pa, pa!